Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj mamy dwie nowe opcje, MetaWar oraz Stable House. Od MetaWar otrzymujemy airdrop, tutaj społeczność jest bardzo duża, bo na dwóch grupach telegramowych jest ponad 450 tysięcy osób. Powiem Wam, jak sobie tutaj odebrać. No i też pokażę Wam pokrótce, jak odebrać sobie tutaj bonus $40 od Stable House. No, oprócz tego zupdate'ujemy sobie te wszystkie informacje z poprzednich platform, airdropów i tym podobne, które pojawiły się w ostatnim czasie na moim kanale. Ale na początku chciałbym Wam mega podziękować za wbicie na moim kanale 15 tysięcy subskrypcji, bodajże chyba wczoraj to się udało, poinformowałem Was na mojej grupie na Telegramie, do której Was od razu też zapraszam, tak jak ja mówię, nie zawsze jestem w stanie nagrywać wideo, tu Was update'uję na temat różnych opcji, promocji, update'ów na tej grupie i tak Was chyba wczoraj informowałem, właśnie udało mi się osiągnąć ponad 15 tysięcy subskrypcji, właśnie dzięki Wam, także mega dzięki każdemu z Was, jeżeli oczywiście to wideo, te kolejne będą dla Was pomocne, to zasubskrybujcie sobie ten kanał, kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco, bo z tego co obserwuję sobie statystyki, to blisko 60% osób, które ogląda mój kanał, nie subskrybuje go, więc nie jest na bieżąco z tym, co się pojawia i często później szukacie różnych informacji update'owych na temat różnych platform, akcji, tego, co robicie u mnie. No a możecie sobie łatwo zasubskrybować ten kanał, żeby otrzymać powiadomienia, a szczególnie tutaj na tej grupie na Telegramie, gdzie naprawdę otrzymujecie powiadomienia dość szybko i te update'owe informacje pojawiają się jeszcze szybciej niż tutaj na kanale. I jeśli chodzi o wszystkie linki do aplikacji, platform, które pokazuję Wam tutaj na kanale, znajdziecie je oczywiście w opisie wideo, ale znajdziecie je przede wszystkim też na tej grupie. Jak wejdziecie sobie w przypiętą wiadomość, no to tutaj macie aktualne informacje. Ja sobie będę edytował ten post i tu macie aktualne linki, promocje, te, które istnieją. I zajmiemy się na początku airdropem MetaWar, o którym poinformowałem Was dzisiaj rano na mojej grupie na Telegramie. Dość prosty, dość ciekawy. Jestem sceptyczny co do airdropów, które się odbywają na grupach telegramowych, ale sprawdziłem sobie i tak naprawdę tutaj MetaWar na samym Twitterze posiada społeczność 307 tysięcy obserwujących, ale jak przejrzycie sobie ich wszystkie posty, no to mamy ogromną aktywność pod ich postami. To już dla mnie jakaś taka, powiedzmy, pewność, że jest ten airdrop dość ciekawy, bo stoi za nim ciekawa społeczność. Poza tym, jak wejdziecie sobie w ich grupy telegramowe, mają trzy grupy telegramowe, z których dwie już są zapełnione po 200 tysięcy osób. Trzecia, do której mi się udało dołączyć, było chyba 70 tysięcy, więc ponad 450 tysięcy osób aktywnie uczestniczących w ich grupach. I teraz co wystarczy zrobić? Kliknąć sobie w link do ich telegrama, do bota i wypełnić po prostu krok po kroku te wszystkie informacje, które tutaj są. Jest to bardzo proste, intuicyjne i macie okazję zgarnąć 10 tysięcy tokenów tego tokena MetaWar. Oczywiście tutaj też możecie sobie sprawdzić to, co jest kolejnym naszym jakby ciekawym potwierdzeniem, to, że no oczywiście oprócz tego, że będzie 210 miliardów tych tokenów, no to w tym momencie jest ponad 400 tysięcy różnych adresów, które przetrzymują ten token, co daje mi też informację, że osoby posiadają już ten token. Zresztą ja sam już go posiadam, bo sobie go sklejmowałem na swojego MetaMaska. Każdy z Was to może zrobić, czyli jak go sobie odbierzecie na przez Telegram, no to jak widzicie, ja już go tutaj mam, 10 tysięcy sztuk MetaWar. Nie sklejmowałem sobie jeszcze tych z osób poleconych, ale to za chwilkę Wam pokażę, co i jak zrobić. Jak wejdziecie sobie na PancakeSwap'a, w tym momencie jest wyceniany na 0,009 dolara, ale nie można go sprzedać. Proof of Swap, czyli te 10 tysięcy sztuk teoretycznie jest warte 93 dolary, ale nie można tego przeswapować. Z tego co wiem, chyba w czerwcu będzie można jakby wypłacić te tokeny, nimi obracać. No a na ich głównej stronie oni informują, że cena tego tokena to 0,005 BNB albo USDT, już nie pamiętam, ale wystarczy sobie sprawdzić. Najważniejsze to po prostu zgarnąć sobie tych tokenów jak najwięcej. Nie musimy tu nic kupować, przelewać, weryfikować. Wystarczy zrobić kilka prostych kroków tutaj na MetaWar. I tutaj bardzo ważne też będzie to, żeby podać w końcu adres, na który mają Wam wysłać Wasze tokeny, więc jak wejdziecie sobie z poziomu MetaMaska i macie tutaj połączenie na sieci Smart Chain, to wystarczy skopiować sobie ten adres, który macie i jego wklejacie tutaj w trakcie wypełniania sobie tego formularza i jak sobie je sklejmujecie, to otrzymacie tutaj te 10 tysięcy sztuk. Oczywiście na temat tej aplikacji będę Was update'ował, pokażę Wam po prostu z ciekawości, jak to tutaj wygląda. W tym momencie mój balans to 125 tysięcy tych tokenów, warte powiedzmy 625 dolarów. I za każdego poleconego otrzymujemy dodatkowe 2,5 tysiąca sztuk i one są warte, jakby ten jeden MetaWar jest warty 0,005 BUSD. No i tutaj jest też podany mój adres, który dałem, macie oczywiście swój link referencyjny. Jeśli chcecie sobie
wypłacić, no to klikacie sobie withdraw i macie informację, że te tokeny możecie wypłacić raz dziennie. Ja już sobie dzisiaj raz wypłaciłem te 10 tysięcy sztuk, więc jutro sobie wypłacę te kolejne, żeby dotarły na mojego MetaMaska. To się oczywiście tam wiąże z połączeniem swoim. Zwykle bywa przy tego typu airdropach, nie zachęcam was do zakupu tych tokenów. Ja nie będę kupował ani jednej sztuki, ponieważ nie weryfikowałem sobie tak dobrze tego projektu. Podoba mi się po prostu cała otoczka społeczności i po prostu realności tego airdropu, dlatego robię ten airdrop, ale nie zamierzam kupować żadnego tokena tutaj, więc żeby było jasne, oczywiście jeśli wy sobie gdzieś tam planujecie, nie bronię, ale na własną odpowiedzialność. Kolejną nową, ciekawą opcją jest bonus $40 od Stablehouse. Jest to nowa platforma, na której możemy handlować kryptowalutami, kupować, sprzedawać i za depozyt tutaj minimum $100 utrzymanie tego depozytu przez 31 dni. Promocja oczywiście trwa do 31 stycznia. Jeżeli utrzymamy swój depozyt na poziomie $100, minimum $100, to po tych 30 dniach otrzymamy bonus 40 USDC, które są odpowiednikiem $40. Czyli właściwie w prosty sposób możemy zrobić 40% na kwocie, którą sobie tutaj wpłacamy $100. Oczywiście to wszystko wiąże się z waszym zaufaniem do platformy. Ja zaufałem na tyle, że jestem w stanie przesłać sobie tutaj te 100, jak widzicie, $4 w postaci tokena USDT i trzymam sobie przez 30 dni. Jeżeli będzie możliwość wypłaty tych środków, to je wypłacę, jeżeli nie, to nie będę nad tym płakał. Więc tak do tego podchodzę, bo wiem, że często osoby pytają, czy to jest pewne, czy nie stracę swoich środków i tym podobne. Jeżeli się po prostu niepewnie czujecie z jakimś sposobem, to po prostu go nie róbcie. Ja pokazuję sposoby, które ja robię osobiście i tutaj też wam pokazuję, że nie miałem obaw sobie przesłania tych $104, ale gdybym ich nie mógł wypłacić, no to nie będę miał do nikogo pretensji, tym bardziej do osoby, która polecała mi ten sposób, bo ja sam sobie sprawdziłem, sam sobie zweryfikowałem, pokazuję go po prostu, bo sam go sobie użyłem, a wiem, że szukacie różnych opcji, więc macie tutaj kolejny przykład. Nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, że można polecić maksymalnie 10 osób na swój link referencyjny, ale z tego, co już pisaliście na grupie, można polecić dużo, dużo więcej, więc nie ma limitu poleconych. Zresztą też chyba później pytałem nawet na grupie telegramowej. No i jaki jest warunek? Po pierwsze, do 31 stycznia musicie założyć tutaj konto, link oczywiście macie w opisie wideo, zdeponować minimum $100, zaraz powiem wam, jak to najtaniej zrobić i utrzymać ten balans przez 30 dni, po tym czasie otrzymujecie $40. I to jest też taki przykład jak projekt Abra, który wam pokazywałem no miesiąc temu. Te tokeny już są mi tutaj wypłacane na mój portfel, będę was update'ował na temat tej aplikacji. I tutaj była szansa zgarnięcia $25, nadal jest, za depozyt minimum $15 i utrzymania go również przez miesiąc. Więc to jest tego typu podobna akcja, która wypłaca po miesiącu czasu zdeponowania swoich środków. Z Abry oczywiście też możecie korzystać, macie tutaj tą Abrę na moim kanale. No a tutaj macie możliwość zgarnięcia tych $40, wpłacając sobie ten depozyt. Jak to teraz najtaniej zrobić? No bo teraz tak, ile kosztuje prowizja wypłaty, wpłaty i tym podobne. Patrzyłem sobie na tabelę prowizji wpłat, wypłat i zdecydowanie najlepiej sobie zdeponować tutaj Tethera, USDT. Ponieważ wypłata tutaj USDT z tej platformy to opłata $10, czyli właściwie najmniej ze wszystkich, które patrzyłem. Więc oczywiście ten bonus 40 USDC będziecie mieli obniżony o $30, jeśli nie polecacie, jeśli chcecie tylko ten jeden bonus. No i teraz skąd zdeponować? Ja deponowałem sobie USDT z giełdy FTX z tego względu, że ten depozyt, ta wypłata kosztowała mnie tylko $5. Na większości giełdach, platform, z których wysyłamy sobie tokeny oparte o ERC20, to taki przelew kosztuje, nie wiem, $20, $15 czy nawet więcej. A tutaj z giełdy FTX ten przelew kosztował mnie $5, więc również link do tej giełdy znajdziecie w opisie wideo. Zresztą na temat tej giełdy również nagram wam osobne wideo, bo jest na tyle ciekawa, że warto o niej tutaj wspomnieć na tym kanale, więc myślę, że w tym tygodniu coś takiego nagram. I w ten sposób ja sobie zminimalizowałem te wszystkie opłaty, które tutaj miałem wysłać. Czyli kosztowało mnie to $15, będzie mnie to w sumie kosztować $15, żeby wypłacić ten bonus. Więc jak sobie odejmiemy, no to na czysto będę miał około $25 z tego depozytu, ale jeśli polecacie, to te prowizje płacicie właściwie tylko raz, no a reszta to jest wasz czysty zarobek. I jeśli chodzi o aktualne aplikacje, platformy, te airdropy, które nadal istnieją, wszystkie znajdziecie w tych aktualnych filmikach na moim kanale. Zaczniemy sobie od SomniLive, nadal wypłaca. Obejrzyjcie sobie wideo, jak sobie tutaj odebrać te tokeny, jak je sobie sklejmować. W tym momencie udało mi się zebrać 90 310 tokenów.
mówię w osobnym wideo, o co tutaj chodzi, jak można zgarnąć te tokeny, co to za airdrop i tak dalej. Przypominam Wam chyba o najciekawszym i najprostszym airdropie, jaki jest Legion Network, który porównuje do Trustwalleta, czyli wystarczy pobrać portfel, założyć sobie tutaj konto, co zajmuje jakieś 30 sekund i otrzymujecie 34 tokeny LJX, które pewnie w przyszłości będziemy mogli sobie handlować i sprzedawać. Jest to taki wewnętrzny token samego portfela Legion. Będziemy je mogli klejmować od 1 marca, ale jeszcze nie wiem, kiedy ruszy cały rynek, kiedy będziemy mogli nimi handlować, ale na przykładzie samego Trustwalleta, o którym Wam mówiłem, no to uważam, że warto za każdym razem sobie pobierać tego typu portfele, które dają jeszcze w airdropie swój wewnętrzny token. A oprócz tego do 31 stycznia cały czas możecie sobie pobierać aplikację Social Goods, które jeśli w ciągu kolejnych 30 dni zrobicie jakikolwiek zakup, na przykład na AliExpress czy eBay, to nie dość, że otrzymujecie cashback 50-100%, to jeszcze otrzymujecie bonus $200 w postaci tokenów Social Good. Ta opcja trwa do 31 stycznia z tym dużym bonusem, później pewnie będzie zmniejszony, więc nic nie stoi na przeszkodzie pobrania sobie aplikacji i w ciągu 30 dni, na przykład w lutym, zdecydować się na jakikolwiek zakup. O tej aplikacji również znajdziecie wszystkie informacje na kanale. Z aktualnych oczywiście Vexo, gdzie mamy do zgarnięcia 10 sztuk tokenów Vexo. Tutaj sobie je zbieramy, wystarczy się zarejestrować, zalogować, zweryfikować i od razu otrzymujemy te 10 tokenów. Jeśli macie co do tych aplikacji jakiekolwiek pytania, no możecie pytać tu w komentarzu, możecie pytać pod odpowiednimi postami na tej grupie. No a my widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.